Jest nazywany paliwem przyszłości. W Polsce nadal to jednak bardzo odległa przyszłość. Minie jeszcze sporo czasu, zanim na drogach zobaczymy tyle samochodów oznaczonych symbolem H2, ile tych elektrycznych. Jednak o tym, że o wodorze myśli się coraz poważniej, świadczą inwestycje. Między innymi kolejna stacja, która powstała w Katowicach. Łukasz Kądziałka. Tak wygląda wybudowana przez Orlen stacja w Katowicach przy drodze krajowej numer 86. Niebawem będzie tu można zatankować, a na razie trwają testy. Miasta też coraz chętniej testują tak zwane wodorowce. Niedawno taką okazję miał PKM Sosnowiec. Jeśli chodzi o zasięg, to autobusy wodorowe wypadają nieźle na tle tych elektrycznych. Nie ma jeszcze takich baterii, które umożliwiałyby aż tak duże zasięgi, jak pokonać taki dużą ilość kilometrów jak autobus wodorowy. Ten może przejechać około 400 kilometrów, a zdarza się, że na jednym ładowaniu elektryczne autobusy pokonują nawet dwa razy krótszy dystans, więc trzeba je na bieżąco doładowywać. Jednak wodór ma duży minus. W sosnowieckim PKM-ie koszt przejechania 100 kilometrów przez elektryki to około 100 zł. Nieco drożej kosztuje przejechanie takiego dystansu przez pojazdy z silnikiem diesla. Kształtuje się przeciętnie około 160-170 zł za 100 kilometrów, tak? Natomiast jeśli chodzi o wodór, no to przy obecnych cenach to by było około 500 zł na 100 km. Z powodu wysokiej ceny wodoru w zeszłym roku z zakupu autobusów nim napędzanych zrezygnowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Teraz sytuacja nieco się zmieniła, również ze względu na to, że w styczniu udało nam się porozumieć z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansować miał ten zakup. Nie rezygnujemy z zakupu wodorowców zupełnie, lada moment ogłosimy nowy przetarg. Metropolia chce kupić 8 sztuk wodorowych autobusów. 5 dostanie PKM Tychy, a 3 pozostałe PKM Katowice. Po Rybniku takie autobusy kursują już od kilku miesięcy. To ten rynek bardzo jest szeroki praktycznie. Każda licząca się marka w swojej gamie już w tej chwili posiada samochód zasilany elektrycznie, ale gdzie energia elektryczna jest wytwarzana z wodoru bezpośrednio na pokładzie w ogniwie paliwowym. No i tutaj jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, jeżeli chodzi o sam pojazd, bo rzeczywiście mamy jako produkty tego spalania, no mamy parę wodną. Jeszcze niedawno nowością były autobusy elektryczne, teraz ich widok na ulicach nikogo nie dziwi. Wodór to przyszłość, ale nadal odległa. W Polsce jeszcze trudno spotkać pojazdy zasilane tym paliwem.